Naturalnym kandydatem po tych ostatnich wyborach jest Rafał Trzaskowski. To wydaje się oczywistym, wydaje się oczywistym, będzie oczywistym kandydatem. Mam nadzieję, że tak się stanie i że te wybory wygra. Ale krąży taka pogłoska, że może jednak Donald Tusk ma chrapkę, żeby kandydować. Ale nie mam takiego wrażenia, że to się dzieje, że Donald Tusk nie chce, czy przestał chcieć być premierem, nie chce zarządzać, nie chce budować tej koalicji, nie chce podejmować decyzji, nie chce rozliczać, realizować program, o czym mówimy od wielu minut i chce zmienić swoje miejsce i chce zostać prezydentem. Nie mam takiego... Nie widzę tego dziś, na dzisiaj tego tematu w moim przekonaniu nie ma.